Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Redakcja Opiekuna się kłania. Nie mamy jeszcze papierowego wydania naszego dwutygodnika, nowego numeru, ale od razu utniemy łeb końskiej sprawie i powiem, że tak, są zmiany księży proboszczów i księży wikariuszy w naszej diecezji. Wszystkie zmiany, które zostały zadecydowane przez księdza biskupa, są już wpisane w tym opiekunie, więc myślę, że tu można by było całą zachętę zakończyć, bo ten numer zwykle cieszy się dużym powodzeniem. Zachęcam, aby każdy sprawdził, czy wasz proboszcz zostaje, bo mogą go zmienić. Ja sam muszę poczytać, czy zostaje w tym Liskowie, jeszcze nie wiem. Moi drodzy, oprócz zmian księży, chciałbym polecić nasz nowy cykl, który rozpoczynamy. Zawsze na wakacje polecamy jakieś ciekawe miejsca, które warto odwiedzić. Właśnie, które warto odwiedzić. I tym razem mamy taki cykl Warto nad Wartą. Polecamy kilka miejsc, które są stosunkowo blisko od naszej diecezji. Nie trzeba daleko jechać, a można zobaczyć coś ciekawego. Właśnie są to miejsca związane tutaj z rozlewiskiem Warty, z parkiem krajobrazowym. Zaczynamy od wszystkim znanego Uniejowa, a także od pobliskiej, leżącej blisko Uniejowa parafii Siedlątków. Jest to najmniejsza parafia w Polsce. Zaledwie 120 kilka osób liczy, ale w bardzo ciekawym, malowniczym miejscu położona. Tę naszą prezentację tych różnych ciekawych miejsc związanych z rzeką Wartą będziemy pokazywać w nieco innej niż zwykle formie, a mianowicie krótkich opowiadań, takich fikcyjnych opowiadań. To się powinno łatwo czytać i powinna się budzić w nas chęć zobaczenia tych miejsc. Serdecznie zachęcam. Pierwszy artykuł z tego cyklu W poszukiwaniu przodków. Nad Wartą warto. Zapraszamy do lektury. Szczęść Boże.